Państwa, wciąż kabaret w form sierocych Jurki. Straszna bajka kulinarna na trzy szczęki, jeden żołądek. Jasi Małgosia, kto kogo zje, bajka. Mówi narrator, ja mówię. Za siedmioma górami, za siedmioma... A co tak daleko? O, za górą, za rzeką, żył sobie drwal z rodziną. Miał drewnianą chatę, sam zrobił. Miał dwoje dzieci, sam zrobił. Miał drugą żonę, sam ją miał. I wszystko byłoby dobrze, gdyby nie to, że druga żona nie lubiła dzieci bardzo. Zwłaszcza tych dzieci. No to wysłała je do lasu, żeby zabłądziły. No to zabłądziły, to zdolne dzieci. Małgosia, byliśmy tu kiedyś? Nie! To idziemy. Nachodziły się dzieci po lesie zdrowo, bo to zdrowo chodzić po lesie. Małgosia, byliśmy tu kiedyś? Tak, przed chwilą. O, wreszcie jakieś znajome miejsce. Jasiu, chodzimy w kółko. Tak? No. Ale tu jest nawet ładnie. O, popatrz. Drzewa, ptaki, trawa, Baba Jaga, sarenka, Baba Jaga, wiewiórka, Baba Jaga. Małgosia, Baba Jaga! Gdzie? Tu! Ale nie zupełnie. Dojadam tylko jako Baba Jaga. Czego od nas chcesz? Chcesz pieniędzy? Chcesz złota? Chcesz wryj? Jasiu, co to znaczy ryj? To jest to, co ona ma między czapeczką a kołnierzykiem. Faktycznie, ryj. Drogie dzieci, dawno nie było w tym lesie tak smakowitych gości, znakomitych kości. A jedno i drugie. Witam was chlebem i solą. Gdzie z tą gębą? Zęby precz od Jasia! No! Tylko kawałeczek. Ani kawałeczka. To nasza ręka. Moja. No. Drogie dzieci, kartofelki, klopciki, nie bójcie się babci Jagi. Babcia Jaga lubi dzieci. Jeść, nie? Każdy kiedyś zostanie zjedzony. Lepiej, żeby was jadła babcia Jaga niż robaki, nie? Robaki są brzydkie. A brzydkie, brzydkie! Ale i tobie nie brakuje. Dobrze, Małgosia, ty pasztecie! Ty kupo! O. O, łobuzy nienawistne, już ja was przyrządzę. Mam taką książkę, 100 potraw z Jasia i Małgosi. No już, do pieca! Ale tam pewnie gorąco. A nie wiem. To skocz przed nami z termometrem, zobacz jaka temperatura. No dobrze. Do pieca! Och, Jasiu, ale ty to sprytnie wymyśliłeś. Z pieca! 425 stopni. Małgosia, co sprytnie wymyśliłem? Nic! Teraz ona nas zje. Zjesz? Z musztardą. Co? Z musztardą? Ja nie chcę w musztardzie. W musztardzie mnie do twarzy. Ja chcę być po grecku. Po grecku? Po grecku. Nie umiem. To my ci pokażemy. Do pyska marchewka. O, jak ci ładnie. A na głowę wieniec laurowy. No, grek jak malowany. I na 40 minut do pieca. I wrzuciły dzieci Baba Jagę do pieca, ale nie miały zegarka, więc Baba Jaga się przypaliła, a dzieci głodne wróciły do domu. Zespół Tekla prezentuje. Miś. 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 Miś.
Proszę Państwa, a teraz zapraszamy na bajkę w wykonaniu kabaretu Forum Niedbałych Ciach. Bajka pod tytułem A nie powiem. Jestem Kasia, królewna. Mam złotą koronę, złoty pierścionek i 10 złotych. Czekam na propozycje. Matrymonialne propozycje. No, który? Ja fajna jestem. Chodźcie zobaczyć. Co się gapicie? Fajny ten drugi mikrofon, ten, nie? Co ty robisz? Czekam na propozycje. Matrymonialne propozycje. Z twoją urodą to zajęcie na kilka lat. Usiądź sobie, bo cię nogi rozbolą. Dziękuję, postoję. Ty? Tak lepiej, czy tak? Ale ty brzydka jesteś? Nieprawda. Ja jestem ładna, tylko zaczarowana. Ten, kto mnie odczaruje, będzie moim mężem. Chcesz być moim mężem? Nie, nie. Ale może masz jakieś zdjęcie z wyglądem przedpaskudowym? Tak, dajcie jakieś fotki. Mówię ci, taka babka. Faktycznie, ładniejsza. Nie, to nie ja, to smok. Ja tu jestem. A, tu. Fajna. Chwila, moment i zaraz się zakocham. Już. Co mam zrobić, żeby cię odczarować? Musisz iść do krainy czarowników. Tam napotkasz czarownika Zuzu. Choćbyś się zmęczył, nie możesz spocząć. Musisz prać go po pysku i wołać: odczaruj, królewno, odczaruj. A co potem? A potem to się zobaczy. A więc w drogę. Jeżeli nie wrócę za rok, to nigdy nie wrócę. Wyregulujmy zegarki. U mnie jest 12. U mnie za 5 12. To poczekajmy 5 minut. Szkoda czasu. Idź już, idź. A po czym poznam czarownika Zuzu? Po oczach. A więc w drogę. Stój! Człowieku, czy tu jest kraina czarowników? Tak. Czy ty jesteś może czarownikiem, Zuzu? Nie bij! Gdzie uciekasz? Tu. Muszę cię bić, muszę, bo inaczej nie odczaruję królewny. To nie królewna, to żaba. Oszustka matrymonialna. Znana w świecie płazów pod pseudonimem Zielona Kaśka. Podpuszcza naiwnych rycerzy, oni nie biją. Ja już mam siniaki od tego bicia na całym ciele. Pokazać ci ciało? Nic to kogo obchodzi. Ty się znasz na czarach i zmienisz jej wygląd na ładniejszy. A jeżeli nie? To ja zmienię twój wygląd, chociaż na czarach się nie znam. Dobra. Czary mary, tru tu tu tu. Kurde felek, będ będ. Odczarowałem. Nie użyj, nie rymowało się, jeszcze raz. Tru tu tu tu, żaba z drutu, kurde flaszka, ładna babka. Może być? Nie. W takim razie masz tu cudowny napój z instrukcją. Ale pamiętaj, jeśli wasze dzieci będą podobne do kijanek, to już nie moja wina. A więc wracam. Gdzie jesteś, moja piękna? Mnie wołasz? Tak. To dlaczego wołasz piękna? Faktycznie. Nie wykonałeś zadania, wciąż jestem brzydka. Ale mam za to cudowny napój. Wystarczy, że wypowiem zaklęcie i napiję się z tej oto buteleczki. No to pij! Najpierw zaklęcie. Zdrowie pięknych pań. No? Działa. Zaczynasz mi się podobać. No to weźmy ślub. Okej. Okay. Czy ty chcesz pojąć mnie za męża? Tak. Czy ja chcę pojąć ciebie za żonę? Tak. Czy pojęliście, do czego prowadzi alkohol? Tak.